Witajcie, Nirvana, Come As You Are, bardzo fajny utwór, bardzo sympatyczny, bardzo fajny. Cóż tu dużo mówić, jak to leci? Ja używam tak, Mesa Boogie, kanał czysty, Line 6 Spider, trójka też kanał czysty, generalnie kanał czysty wzmacniacza takiego, jaki macie. Fajnie byłoby włączyć do tego Chorusa, ja akurat używam Chorusa, Chorus Flanger, taki podwójny efekt, Ibaneza CF7. Nie będę teraz wypinał, bo za długo to zajmie. I kompresora Bossa CS3. Dobra, jak to leciało? Taką liczbę powtórzeń, jak jest w utworze, to najlepiej sobie obadać się z oryginałem. Jednak chodzi o sam sposób grania. Znaczy tak, utwór w oryginale, z tego co wiem, jest grany 2,5 tony niżej od standardowego, czyli w stroju D standard. Ja akurat gram w E standard. I teraz tak, po prostu zaczyna się od na najgrubszej strunie 0012. 0012. Natomiast struna piąta, struna A, jest takim dopowiadaczem. Czyli 0012. I tutaj mamy 2020, czyli najgrubsza na drugim, a piąta na pustej. I później 2-2. 0 2 2 1 0 i później 0 i na drugi i suma piąta na drugim progu. Tam jest takim specyficznym rytmem. Istotne jest to, żeby struny, te dwie, które akurat gramy, żeby wybrzmiewały, żeby tak trzymać palce, żeby nie tłumić, bo jeżeli zaczniemy tłumić, to nie będzie to dobrze brzmiało. To musimy tak ustawić palce, żeby po prostu, żeby one były możliwie jak najbardziej pionowo ustawione, akurat w tym wypadku, w tym utworze, prawda, żeby w ten sposób to zagrać. Później tam dochodzi taki power chord na 2-4-4-4. 2-4-4-4. 3-4. Poprzeczka bara na drugim progu. I 4-4-4. Tylko tam jest tak specyficznie uderzone, że najpierw uderzamy grube struny. Motyw główny.
Myślę, że tutaj w sumie nie jest nic trudnego. W tabach to w każdym na Songsterze. Ja polecam Songstera, żeby sobie w tabach zobaczyć, jak to jest grane. Rewelacyjne narzędzie, żeby to zagrać. No i właściwie to chyba tyle. No, myślę, że warto byłoby, żebyście wpisali propozycje swoich piosenek w komentarzach na dole. Jeżeli ktoś ma ochotę, może oczywiście zostać patronem. Rockday.pl na stronie patronite.pl. No i cóż jeszcze, zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę po prostu, podesłać komuś ten filmik, jeżeli oczywiście uważacie, że warto podesłać ten filmik po prostu komuś, kto chce się nauczyć też Nirwany. Broda mi się wkręca w pasek mi się wkręca. No i teraz ściana jest troszeczkę urozmaicona, bo cały ostatni filmów, kilkadziesiąt filmów jest tylko ze ścianą, z paneli, ale to się skończy, zobaczycie, jak to się skończy, to będzie rozpiernić. Dobra, bo będzie ładnie wyglądała to pomieszczenie, gdzie nagrywam. Dobra, dzięki za uwagę, cześć!